Zima to czas sportów zimowych. W zimie również można rozmawiać o sportach letnich. Gośćmi specjalnymi w świecie sportów olimpijskich są siostry wierzbowskie, Anna i Maria. Witam Was. Dzień dobry. Jest grudzień, święta się zbliżają. Jak wygląda życie wieślarek? Znaczy teraz jesteśmy w okresie roztrenowania, więc wszyscy wioślarze na razie robią sobie przerwę od wody. Większość wioślarzy. Nasza grupa kobiet zdecydowanie nie schodzi teraz w tym okresie na wodę. Mamy treningi, które powoli nas przygotowują do rozpoczęcia przygotowań zimowych i stricte obozów zimowych, czyli jest to ergometr, siłownia, ewentualnie jakieś długie treningi tlenowe jak rower czy bieganie. Wytłumacz może młodym osobom, co to jest ergometr. Ergometr jest to maszyna wioślarska, na której się przygotowujemy. Jest to swego rodzaju symulacja, dzięki której jesteśmy w stanie powtarzać ruch wioślarski nawet w momencie, kiedy nie schodzimy na wodę. I jest to maszyna, na której spędzamy większą część właśnie sezonu zimowego. Pochodzicie z Krakowa, trenujecie w Bydgoszczy, gzie waszym trenerem jest trener Kozłowski. Czy będą jakieś zmiany kadrowe na przyszły sezon? Czy w tym momencie zmienia nam się trener główny, którym do tej pory był Marcin Witkowski, zostanie nim teraz Jakub Urban. I to jest taka główna zmiana, jeżeli chodzi o trenerów. Z tego, co nam wiadomo, dalej naszym trenerem kadrowym, jeżeli chodzi o wiosła długie, będzie Michał Kozłowski, który jest również naszym trenerem klubowym. I to są takie zmiany dotyczące naszej grupy kobiet. Jeżeli chodzi o całą resztę kadry, to nie wiem. I tyle, nic więcej się nie zmienia. Cały czas jest ta sama ekipa. Na pewno pojawi się więcej dziewczyn, które były w kategorii młodzieżowej. I teraz przechodzą do kategorii seniora, więc grupa się powiększy i myślę, że na pewno zwiększy się też rywalizacja, co myślę podniesie poziom generalnie grupy. Od 2 lat trenujecie jako dwójka bez trenerki. Możecie scharakteryzować krótko swoją osadę? Czy jeżeli chodzi o dwójkę bez trenerki, albo inaczej mówiąc peruara, mówi się, że jest to najcięższa technicznie łódka do opływania, ponieważ są 2 osoby, każda ma jedno wiosło i jest odpowiedzialna za tak naprawdę jedną stronę, więc wybalansowanie się siłowo, tak żeby łódka nie kręciła się w kółko, jest bardzo ciężkie. No my się bardzo dobrze zgrywamy, więc nie ma jakiegoś większego problemu, jeżeli chodzi o to wybalansowanie techniczne i siłowe. Cały czas się uczymy, cały czas są aspekty techniczne, nad którymi musimy pracować i w tym szukamy jak gdyby tej szybkości łodzi. Mamy nadzieję, że dzięki temu poprawie techniki i przede wszystkim pracą nad techniką uda nam się w tym sezonie jeszcze szybciej pływać. W żargonie wioślarskim się słyszy, że są wiosła długie, wiosła krótkie. Co to znaczy? My akurat pływamy na wiosłach długich, czyli każda z nas ma po jednym wiośle. Myślę, że nazwa bierze się stąd, że po prostu nasze są zdecydowanie dłuższe od tych krótkich. W wiosłach krótkich każda osoba ma po 2 wiosła. I są osady, jest to, na których można krótkich pływać. Jest to jedynka, dwójka podwójna, czwórka podwójna. I to tyle z krótkich osad. Natomiast w długich wiosłach jest to peruar, na którym my z siostrą pływamy. Czwórka bez sternika oraz 8. Jest również dryndak. Jest to peruar ze sternikiem. Konkurencja nieolimpijska. Na zawodach widziałem, że po skończonym wyścigu własną łódkę przenosicie. Czy ciężka jest taka łódka? Nie, to nasza łódka akurat waży w okolicach 27 kg. Więc to są łódki zrobione z tworzywa węglowego i one są leciutkie, więc chodzi o to, żeby sprzęt był na pograniczu tej wagi, która musi być minimalna, żeby po prostu jak najmniej przepychać podczas samego wyścigu. No i my mamy najnowszy sprzęt w tym roku kupiony i to są łódki idealnie wyważone i są naprawdę leciutkie, więc nie, wygląda na olbrzymią i ciężką, ale jest bardzo lekka. A maksymalna waga łódki w zawodach to jaka jest? Nie ma wagi maksymalnej. Są wyznaczone limity minimum wagi każdej z łodzi. Jeżeli na przykład po starcie łódka ważyłaby za mało, bo są losowane osady, które muszą iść do zważenia łodzi. Jeżeli łódka ważyłaby za mało, osada jest dyskwalifikowana. Czy każdy może zostać wioślarzem?
Oczywiście każdy może zostać wioślarzem, każdy może zostać sportowcem. To jest kwestia nastawienia, marzeń, ciężkiej pracy, cierpliwości. Były przypadki, chociażby Agata Gramatyka, która zaczęła dopiero wiosłować podczas studiów, więc stosunkowo późno. Tak samo jest w Stanach, gdzie wioślarze tak naprawdę są wyłaniani dopiero z drużyn uniwersyteckich i są w stanie w wieku 19 lat dopiero zacząć wiosłować, a 2 lata później zdobywać medale olimpijskie, bo były już takie przypadki. Więc wiadomo, że są ludzie, którzy mają naturalnie talent i wszystko im łatwo przychodzi i wtedy ten sport też przyjdzie im łatwiej, a są ludzie, którzy no, muszą trochę więcej pracy w to włożyć, ale zdecydowanie w wioślarstwie średnia wieku, jeżeli chodzi o miejsca medalowe, jest dużo wyższa niż w innych sportach, bo w tym momencie, w tym roku, jeżeli chodzi o peruara, to w naszej kategorii medalistki miały średnią wieku 29 lat. Jak to się stało, że siostry wierzbowskie zostały wioślarkami? Ja generalnie szukałam swojego sportu, jak byłam w podstawówce już. No wiele sportów próbowałam. Niestety nie starczało mi cierpliwości i zainteresowania. Trochę nosiłam na sobie kilogramów, że tak powiem. Miałam lekką nadwagę, tak bym to nazwała, więc chciałam coś z tym zrobić. I w sumie tak się zaczęło, rodzice są wodniakami, więc szukałam jakiegoś sportu związanego z wodą. I jakoś tak się natknęłyśmy na to wioślarstwo. Wtedy pamiętam, przyszłam na przystań z Marysią, która jeszcze wtedy pływała. Była w klasie pływackiej, więc miała swój sport. I pierwszego dnia zostałam oprowadzona po przystani przez Beatę Malinowską. No i następnego dnia wróciłam i tak już 13 lat mija, że dalej kontynuuję. W moim przypadku akurat to było tak, że ja od początku byłam 100% związana z wodą, trenowałam pływanie już zaczęłam, jak miałam 5 lat, więc moja przygoda ze sportem zaczęła się dość wcześnie. I w międzyczasie tam Ania próbowała właśnie różnych sportów. Nigdzie jakoś nie zahaczyła się na dłużej, aż w końcu przyszło to wioślarstwo. I parę razy jak właśnie przychodziłam na przystań, żeby tam zobaczyć, jak ona trenuje, żeby ją odebrać, strasznie, strasznie mi się to spodobało i też było moim marzeniem, żeby zacząć trenować. A gdybyście nie były wioślarkami, to kim byście zostały? Czysto hipotetycznie zakładając i patrząc na dziecięce marzenia, ja bardzo marzyłam o tym, żeby być weterynarzem. To było moje niesamowite marzenie. Teraz osobiście, gdybym nie trenowała, myślę, że również jakiś kontakt miałabym ze sportem, z wodą, możliwe, że z żeglarstwem. Nasz tata jest akurat żeglarzem, więc to też jest bliskie nam, ale też na przykład jestem wielką fanką gotowania, pieczenia i marzy mi się własne takie miejsce, gdzie mogłabym dla innych coś stworzyć. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja miałam takie dwie pasje właśnie, sport, czyli generalnie aktywność fizyczna i aktorstwo. Bardzo, bardzo chciałam albo grać w teatrze, albo zająć się już takim stricte aktorstwem filmowym. I jeszcze jak byłam w Stanach na studiach, to częściowo kontynuowałam to, ale no niestety takich dwóch pasji raczej nie da się połączyć, więc myślę, że jeżeli nie byłby to sport, to byłoby to właśnie to aktorstwo. Wspomniałyście, że wioślarzem, wioślarkami może zostać każdy. A od czego, jak się zaczyna kariera wioślarza, od czego takie są podstawowe treningi? Przede wszystkim trzeba wypracować sobie systematyczność. No tak, systematyczność, ale tą wydolność, żeby w ogóle przystosować jakoś ciało, no wprowadzić się, to można zacząć od delikatnych treningów tlenowych, wprowadzić jakąś siłownię, ale przede wszystkim przyzwyczaić organizm do dłuższych treningów. Bo jednak jeden trening chociażby na wodzie to zajmuje minimum tam godzinę, półtorej godziny. I to jest ciągłe powtarzanie tego samego ruchu, nawet w wolnym tempie, z mniejszym wysiłkiem, ale cały czas jest to ciągła praca tlenowa, więc... No dla młodych wioślarzy ważne jest to, żeby przede wszystkim ich zachęcić do tego, żeby pokazać, że te treningi naprawdę mogą być ciekawe, mogą być urozmaicone. To nie jest tylko wiosłowanie
z, nie wiem, tam i z powrotem, tylko tak samo mamy często też obozy jakieś różne, chodzimy po górach, jeździmy na rowerach, no wiadomo, wiosłowanie samo w sobie, no to jest największa frajda, więc tak jak Ania mówiła, na początku są to bardziej dłuższe treningi, żeby się do tego przystosować, później już praca nad techniką, dynamiką, siłą, ale to wszystko przychodzi z czasem i z wiekiem. Już kilka lat jesteście wioślarkami. Powiedzcie mi, jak to jest z naborem młodych osób? Czy są chętne do wiosłowania? Bo wiemy wszyscy, że w Polsce wioślarstwo nie jest takim typowo popularnym sportem jak niektóre inne dyscypliny. Tak, zdecydowanie w Polsce wioślarstwo jest sportem niszowym. I bardzo wiele zależy od naborów i od tego, jak trenerzy przykładają się do tego. Szczerze powiedziawszy, w ostatnich latach wydaje mi się, że działa to coraz lepiej. Powstała tak samo tak zwana kadra B, gdzie zostają powołani tak naprawdę wszyscy juniorzy. Później przechodzą serię testów i z ich grupy wyłaniane są najlepsze osoby. W Krakowie, z tego co się orientuję, chyba ostatnio powstała nawet klasa wioślarska, więc robi się to coraz bardziej popularne, również po ostatnich osiągnięciach, czyli po zdobyciu przez dwójkę podwójną i czwórkę podwójną złotego i brązowego medalu. Sport, wydaje mi się, wioślarstwo troszkę zyskało, było bardziej widoczne w mediach, więc liczę na to, że też wśród tych dzieciaków powstanie jakaś pasja, zainteresują się tym. My też jak byliśmy w szkole, w paru szkołach, opowiadałyśmy o naszym sporcie. Faktycznie było duże zainteresowanie tym i te dzieci wydawały się chętne, naprawdę chętne, pełne zapału. Więc wiadomo, na początku jest olbrzymia grupa, jak ja zaczynałam w moim roczniku, było 20-30 osób, a zostałam ja sama. Tak więc z czasem jest to naprawdę dość wąskie sito, przez które te wszystkie osoby muszą przejść. No i wiadomo, ci, którzy naprawdę chcą, którym sprawia to przyjemność, którzy się do tego nadają, zostaną i później, mam nadzieję, że będą jakieś laury. Czy jest to dla Was frajda, że możecie chodzić od szkoły do szkoły i opowiadać o wioślarstwie? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że miałyśmy okazję być w szkołach, w których kiedyś same byłyśmy. To jest między innymi podstawówka, kiedyś piątka, teraz bodajże to jest zespół szkół sportowych numer 76. I ja tam chodziłam przez rok, Marysia przez całą podstawówkę. I jest to fajne, jest to bardzo fajne doświadczenie, bo naprawdę widzimy, ile my same jako sportowcy możemy zdziałać, jak te dzieciaki możemy nakręcić i naprawdę sprzedać im tą pasję, bo zupełnie inaczej to wygląda, jak przychodzi starszy nauczyciel WF-u i mówi o sporcie, albo zrobimy to i to, a zupełnie inaczej, jak wchodzą dwie dziewczyny dynamiczne, energiczne, które same cały czas uprawiają ten sport i pokazują, że faktycznie są fizycznym przykładem tego, że ten sport może naprawdę się przenieść na wszystkie aspekty życia. No dla nas to jest bardzo duża frajda. Też bardzo miłe było to, sama świadomość tego, że jeszcze kilkanaście lat temu, jako dzieci siedziałyśmy właśnie na tych ławkach i jak miałyśmy przyjemność oglądania takich sportowców, no dla mnie osobiście było to niesamowite przeżycie i od razu chciałam zostać taką osobą jak ona. I będąc, przychodząc i stojąc tak jakby z drugiej strony, patrząc na to z zupełnie innej perspektywy, no jest to też niesamowite przeżycie i fajnie jest motywować innych do właśnie uprawiania jakiegoś sportu, do w ogóle robienia czegoś, bo wiadomo, że teraz jest coraz mniej zapału i chęci na w ogóle wyjście z domu i odlepienie twarzy od monitora. Od 2 lat trenujecie razem jako w dwójce bez termiczki. Wcześniej pływałyście w czwórkach. Na igrzyskach w Rio, gdzie debiutowałyście na tej wielkiej imprezie, byłyście też jako dwójka bez termiczki. Zajęłyście 4. miejsce w finale B. Jak tak, nie na gorąco, ale tak już po tych paru miesiącach, jak wspominacie ten pobyt w Rio i swój start? W Rio spędziłyśmy bardzo dużo czasu, bo byłyśmy praktycznie 2 godziny po otwarciu wioski już na miejscu. Spędziłyśmy tam 3 tygodnie. Tor nie sprzyjał i myślę, że to wiedzą wszyscy i jeżeli chodzi o warunki pogodowe, to naprawdę... Był to naturalny tor.
To był tor naturalny, tak, to jest jezioro Lagoa, który po prostu jest nieprzewidywalny. Jeżeli chodzi o wiatry, to jest róża wiatrów w każdym odcinku toru, tak naprawdę może wiać z każdej strony, więc ciężko bardzo jest się przygotować technicznie, bo wiadomo, że jedną z rzeczy, którą zmieniamy przed startem, to jest długość wiosła, w zależności od tego, jak wieje wiatr. Albo jest z wiatrem, albo jest pod wiatr, albo jest boczny. I po prostu, żeby to obciążenie na wiośle było w miarę wyśrodkowane. Więc tak naprawdę, wiedząc, że wieje na początku toru z wiatrem, potem w środku toru pod wiatr, potem boczny, nie ma możliwości dostosowania technicznie tak naprawdę łódki do warunków. Więc to była pierwsza rzecz, która była problematyczna tak naprawdę. Te 3 tygodnie pływałyśmy w takich warunkach, więc ciężko było w ogóle zrobić zwyczajny trening od początku do końca. Nieraz to były zamykane tory. Tor był zamykany. Pływałyśmy na długości 500 metrów, gdzie dla nas 2 kilometry to jest mało, bo trzeba nawracać po 8 minutach, to w ogóle ciężko było. Ciężko było to, nie sprzyjało. Tak, mentalnie po prostu, tak jak mówiłyśmy, Perwar jest najcięższą łódką, więc tak naprawdę jeżeli mamy boczną falę, to jest moment, gdzie Marysia ma wiosło w wodzie, ja mam nad wodą, bo fala idzie po boku i nawet nie jest, jak ja mam wyczuć, czy ona zawiosłuje, czy nie. To jest po prostu tak ciężki orzech do zgryzienia, że dla wielu osad to były takie małe igrzyska śmierci, bo nie każdy jest przygotowany do takich warunków. Niektórzy wiosłują po prostu na tafli przez cały rok, bo mają idealny akwen koło siebie. No akurat trochę w Portugalii pływałyśmy na fali i powiedzmy, że nie było dla nas najłatwiej, ale to nie było też coś, czego nie mogłyśmy przeskoczyć, co zresztą pokazałyśmy w przedbiegu, bo warunki były naprawdę kosmiczne, a udało nam się odciąć myślenie i jakoś to przewiosłować do półfinału. 10. miejsce na igrzyskach, jest to dla Was miejscem satysfakcjonującym? Czy mogłoby być lepiej? Myślę, że akurat na tamten dzień osiągnęłyśmy swoje maksimum i na pewno razem z siostrą dałyśmy z siebie tyle, ile mogłyśmy dać i to, na co byłyśmy przygotowane. Miałyśmy po drodze parę różnych nieprzyjemnych przygód w przygotowaniach 2 tygodnie przed wyjazdem przed wylotem do Rio. Na obozie w Zakopanem Ania złamała sobie 3 kości. Tak więc w ogóle wyjazd do Rio stanął pod wielkim znakiem zapytania. Wszyscy lekarze mówili, że w ogóle nie ma możliwości, żeby zrosły jej się te kości, bo to złamała w stopie, spadło jej 150 kg. Tak więc był to dość stresujący moment. Udało się. Ania okazało się, że ma niesamowite zdolności samoleczenia. I naprawdę większość lekarzy łapała się za głowy, jak to jest możliwe, że tak szybko się zagoiła. No, udało się i to naprawdę, wiadomo, sporo nas obie kosztowało, Ani przede wszystkim fizycznie, ale też mentalnie, bo jednak był to gigantyczny stres, jak się przygotować i jak przejść coś takiego. Tak więc 10. miejsce, wiadomo, każdy jedzie na igrzyska po to, żeby zdobyć medal. Ale my mamy świadomość tego, że jesteśmy bardzo młodą osadą, jeszcze niedoświadczoną. Sam fakt zakwalifikowania się dla nas był gigantycznym sukcesem i raczej niewiele osób, jak zaczynałyśmy pływać, się spodziewało tego. Te igrzyska były dla nas możliwością na zdobycie doświadczenia, nauki. Obie jesteśmy zadowolone z tego, co nam się udało tam osiągnąć. Po wyścigu półfinałowym, Ania, rozmawiałem z Tobą, powiedziałeś, że i tak moment kulminacyjny będzie za 4 lata w Tokio. Dalej to podtrzymujesz? Zdecydowanie. Szczerze mówiąc, już po finale w Rio moją pierwszą myślą było, dobra, jak się teraz przygotować do Tokio, więc muszę to trochę stłumić, bo rzeczywiście jest to odległy czas. Wiele może się wydarzyć jeszcze przez te 3,5 roku, ale zdecydowanie już teraz każdy dzień przyświeca mi z myślą o Tokio. Czyli finał B to można potraktować, że traktowałaś to jako przygotowanie już do igrzysk w Tokio, tak? Każdy dzień traktuję jako przygotowanie do następnego startu, jako doświadczenie i
tak naprawdę no, te igrzyska były tylko przystankiem przed tym, co ma się wydarzyć za te 3,5 roku i mam nadzieję, że wtedy będziemy już w pełni przygotowane, będziemy miały zapas doświadczenia, spokoju, cierpliwości i przygotowania fizycznego do tego, żeby w Tokio powalczyć o medal i to mówię otwarcie, bo wiem, że to jest w zasięgu i to jest w zasięgu każdego sportowca i to jest kwestia po prostu przygotowania, nastawienia i chęci spełnienia marzeń. Będąc w Rio, już po skończonych zawodach wioślarskich, miałyście okazję pozwiedzać Rio, a czy też dopingowałyście innych reprezentantów Polski? Przede wszystkim dopingowałyśmy wioślarzy i wioślarki, co po prostu było niesamowitym doświadczeniem i przeżyciem. Możliwość zobaczenia, jak dziewczyny przepływają linię mety i zdobywają medale, później też słuchanie hymnu i patrzenie, jak biało-czerwona flaga jednak wznosi się na to najwyższe miejsce, było świetnym doświadczeniem. I no, oglądałyśmy zawody wioślarskie od początku do końca finału. Jeżeli chodzi o same starty innych Polaków, no to szczerze mówiąc miałyśmy 3 dni po zakończeniu naszych startów, więc tego czasu nie było zbyt wiele, żeby jeździć. Niektórzy od nas, nasza konkurencja tak naprawdę startowała w przedostatni dzień, więc niektórzy mieli więcej czasu na oglądanie. My bardzo wiele rozgrywek, meczy oglądałyśmy w telewizji. Na dole naszego budynku było pomieszczenie, czy było miejsce, gdzie po prostu wszyscy się gromadzili i ci, którzy nie byli w stanie na żywo oglądać, to właśnie wspierali przed telewizorami. Co jest śmieszne, no bo jesteśmy na miejscu, a mimo wszystko nie jesteśmy w stanie do końca być, ale te emocje też były i fajnie było potem tych ludzi zobaczyć po ich startach, porozmawiać, pogratulować lub po prostu wesprzeć. Bo wiadomo, że były gorsze i lepsze chwile i w ten sposób się tam trzymaliśmy jako drużyna, jako całość. Według Was, który medal na igrzyskach był cenniejszy? Złoto dwójki czy brąz czwórki? Myślę, że nie można tego jakoś porównywać, kategoryzować, bo każdy medal ma gigantyczną wartość i wiadomo, wszyscy dążą do tego najwyższego miejsca, czyli do złota. I jest to no, najlepsze osiągnięcie, jakie mogło być, ale tak samo patrząc na brąz czwórki, jest to też niesłychany sukces, patrząc na to, że 4 lata wcześniej czwórka była ostatnia, to jest to wielki progres i oba medale mają bardzo duży wymiar. A jaki jest plan na 2017 rok? Jakieś główne starty? Tak, szczerze mówiąc, to jest wszystko system kwalifikacji, więc tak naprawdę nikt nie jest pewny swojego miejsca i uważam, że to jest zdrowe, bo jest wtedy ten poziom rywalizacji podniesiony. W tym roku najważniejsza impreza odbędzie się koło Florydy. To będą Mistrzostwa Świata i one kończą się 1 października, finał będzie 1 października. Przed tym wiadomo są Mistrzostwa Europy w Racicach w Czechach i 3 Puchary Świata, to będzie Belgrad, Serbia, potem będzie Poznań ponownie i Lucerna. I to są najważniejsze imprezy, które się odbędą dla nas. Wiadomo, że pomiędzy są jeszcze jakieś starty międzynarodowe, tak naprawdę to wszystko zależy od trenerów i naszego poziomu i tego, jak oni będą chcieli, żebyśmy pływały w tym roku, gdzie wystartujemy, jak wystartujemy, w jakim składzie. Zdobyłyście dużo medali na Mistrzostwach Polski. Jaki medal jest taki najważniejszy, który zapamiętacie tak do końca życia? Taki, który będziecie tak go najbardziej pielęgnować? Myślę, że zdecydowanie najcenniejszym dla nas medalem jest medal z kwalifikacji na igrzyska, czyli z Lucerny. Tak. I to był moment, w którym myślę, że emocje po prostu sięgnęły zenitu po przekroczeniu mety i radość była gigantyczna i myślę, że to będzie moment niezapomniany dla naszej dwójki. A kto jest takim waszym sportowym idolem właśnie we wioślarstwie? Od kogo tak bierzecie przykład? Ja powiem tak, ja nie mam idola, bo wierzę w to, że nie ma limitów. A wybierając idola, musiałabym się dostosować do pewnego limitu, który ktoś wyznaczył, więc
podziwiam. Podziwiam wiele osób, podziwiam brytyjskiego perwara kobiecego, podziwiam perwara męskiego z Nowej Zelandii, bo są to osady, które od paru lat, pięciu lat nie przegrały żadnych wyścigów, ale nie próbuję się do nich porównywać, czy dążyć do tego, jakie oni osiągnęli wyniki, bo wierzę w to, że ja, jako sportowiec, jako my, możemy osiągnąć więcej i nie należy sobie takich barier wyznaczać, bo osoba, która wyznacza sobie w sporcie bariery, automatycznie się puszkuje po prostu w pewnym systemie myślenia. A trzeba mieć po prostu jasny umysł i być otwartym na rzeczy, które wydają się niemożliwe do osiągnięcia. Ja mam nieco inne podejście. Nie mam stricte jednej osoby wyznaczonej jako swojego idola, bo no, nie jestem w kogoś jakoś ślepo zapatrzona, aczkolwiek imponują mi bardzo wyniki chociażby naszej dwójki podwójnej. I są to dziewczyny, które, no, które mogę patrzeć i z którymi trenowałam i wiem, co robiły, wiem na przykład, jakie mają parametry fizyczne i jak potrafią to przeskoczyć jednak i jaką pracę wkładają i no, wynik ich, czyli złoto na igrzyskach, mówi sam za siebie, więc to jest osoba, na którą naprawdę patrzę i patrzyłam już od wielu, wielu lat, jak jeszcze byłam juniorką. Ale oczywiście są też osady, właśnie tak jak Ania wspomniała, brytyjski perwar, który od wielu lat nie schodzi z pierwszego miejsca z podium, więc no podziwiam, obserwuję i dążę do tego, żeby pewnego dnia stać się lepszą, równą im albo lepszą od nich. Wieślarstwo jest to sportem letnim, wiadomo, woda, ciepło, to są kojarzone z wakacjami, a wtedy wakacje wy macie najbardziej pracujące. A kiedy wy macie wakacje? Akurat w tym roku tak fajnie się złożyło, że na igrzyskach skończyły się w sierpniu, my jeszcze we wrześniu startowałyśmy na akademickich mistrzostwach świata, więc miałyśmy ten dodatkowy start. I w październiku jeszcze miałyśmy mistrzostwa Polski, więc tak naprawdę oficjalnie przestałyśmy wiosłować 2 października. I mamy no, bardzo dużo czasu wolnego, bo aż do 8 stycznia. Wiadomo, że trenujemy. Tak naprawdę to, że jesteśmy w domu, to nie zmienia faktu, że te treningi... Że musi być utrzymana ciągłość. No, wieślarstwo jest takim sportem, gdzie ta wytrzymałość musi być podtrzymywana, więc to może być tydzień, dwa wolnego tak naprawdę, ale trenować, ruszać się trzeba. A w takim roku zwykłym, gdzie są tylko mistrzostwa świata, no to tak jak w tamtym roku, zawody skończyły się we wrześniu, a w listopadzie już byłyśmy na zgrupowaniu przygotowującym do następnego sezonu, więc wtedy miałyśmy miesiąc, półtora wolnego i to tak mniej więcej wygląda, no taka praca. Czy jak jeździcie na wakacje, to razem czy osobno? Tak, żeby razem być, czy od siebie odpocząć? No bo tak, jesteście siostrami, wiadomo, w jednym domu żeście mieszkały, razem trenujecie w klubie w Lotto Bydgoszcz. Tak, mieszkamy. No to wiele też, osób się nas pyta, też co się dzieje, że my w ogóle dajemy radę ze sobą tyle wytrzymać i faktycznie przychodzi czas wakacji i mówimy, że odpoczywamy od ciebie. Był moment, kiedy się rozdzieliłyśmy. Na cały tydzień Ania pojechała do Grecji, ja pojechałam w góry. Po czym wspólnie pojechałyśmy do Budapesztu, później do Rzymu, tak więc wiadomo, jesteśmy siostrami i mamy swoje jakieś tam kłótnie, ale jesteśmy na tyle różne. Praktycznie nie wiem, czy jest coś, co jest w nas podobnego. No już to sami. Nie, pod względem charakteru oczywiście. Że po prostu dogadujemy się. Nie mamy jakichś powodów do kłótni, jeżeli już to są jakieś naprawdę błahe rzeczy. No i wakacje też spędziłyśmy w jakimś stopniu razem, właśnie miałyśmy okazję troszkę pozwiedzać. Cieszą nas podobne rzeczy, interesujemy się też podobnymi sprawami. No, więc wcale nie jesteśmy takie same. Tak więc można powiedzieć, uzupełniamy się i to jest dobre. Odstawiając wieślarstwo na bok, co lubicie najbardziej robić tak w wolnej chwili? Takie wasze hobby?
Szczerze powiedziawszy, ja teraz, no tak 80% mojego czasu spędzam w kuchni. Ale tak, cały sezon czekam zazwyczaj na to, żeby móc wrócić do domu i zacząć gotować i piec i w końcu zrobić wszystkie przepisy, które znalazłam oraz które sobie upatrzyłam. A jaką kuchnię preferujesz? Jak gotujesz? Znaczy, to nie mam jakiegoś stricte stylu. Bardzo lubię kuchnię śródziemnomorską, ale też jestem wielką fanką jednak wypieków cukierniczych. Tak, Marysia nie czeka na powrotu do domu, tylko atakuje kuchnie hotelowe. To już się zdarzyło wiele razy i dostaje pozwolenia i generalnie gotuje w hotelach. Tak, więc... Przychodzą mi już czasem takie chwile, że po prostu muszę wyjść do kuchni. Robi kocie oczy, mogę. Tak więc zazwyczaj mam dobre układy z kucharkami w hotelach albo w COS-ach i tam już jak koniec końców też czasem coś da mi się upiec. A tak poza tym to czasem lubię malować, lubię czytać, lubię czasem teraz troszkę mniej grać na gitarze, tak więc taka trochę artystyczna dusza. A twoja taka potrawa numer jeden lub wypiek numer jeden, który byś tak mogła serwować? I to można się mojej siostry zapytać, co jej najbardziej smakuje. Ojej, nie mam ulubionego, bo wszystko jest pyszne, ale chyba brownie z karmelem solonym, o to wygrywa. I babeczki chałwowe. A twoim takim hobby, co tak poza wieślarstwem? Ja generalnie bardzo lubię robić zdjęcia i to jest coś, czym się bawię, czym się bawiłam wcześniej. I generalnie takie wizualne zabawy, czy zdjęcia, czy jakieś nagrania, to tym się bawię w czasie wolnym, prowadzę naszego fanpage'a na Instagramie i staram się jakoś go ubarwiać. I to mi zajmuje większość czasu pomiędzy treningami i szczerze mówiąc, no to jest taka największa zabawa poza wieślarstwem, a tak to no ja jestem tak sfokusowana, że nawet jak kończę to wiosłować, to i tak sobie czytam o wiosłach, szukam i no to jest trochę już takie chorobliwe, bym powiedziała, ale na dzień dzisiejszy tak to u mnie wygląda. Czy jest jakieś miejsce na świecie, w którym pragniecie pojechać i to miejsce zobaczyć, czy może już było to miejsce? Czy ja generalnie mam w planach po skończeniu kariery wziąć plecak i na 2 lata wyjechać, pojeździć po świecie, na to odkładam teraz pieniądze i zobaczyć świat, znaleźć swoje miejsce, w którym chcę mieszkać, więc takiego docelowego miejsca nie ma. Chcemy pojechać na Kubę w październiku po Mistrzostwach Świata, jeżeli na nie pojedziemy. I to jest taki nasz następny cel wycieczkowy, że tak powiem. Ja mam takie miejsce, bardzo bym chciała zobaczyć Nową Zelandię. To jest miejsce, gdzie chciałabym pojechać i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Bardzo lubicie chodzić po górach. Jakieś zdobyte szczyty? Ile w ogóle czasu tak spędzacie w górach, jak macie możliwość? Oj, różnie. To wszystko zależy od sezonu, bo tak naprawdę my jesteśmy cały czas na zgrupowaniach, więc wyjazd w góry tak same dla siebie, no to... Zawsze przed główną imprezą, czyli w tym roku to będzie przed Mistrzostwami Świata, mamy we wrześniu, będzie obóz ponad 2 tygodnie w Zakopanem, gdzie pracujemy stricte nad wydolnością, siłą. Jest to ciężki obóz, ale też naprawdę fajny i przynosi olbrzymie efekty. Co do naszych szczytów, no to wiadomo, polskie Tatry. Najwyższym szczytem, no to Veleta. To jak byliśmy w Sierra Nevada w zeszłym roku. Chyba ponad 4000, wydaje mi się. Tak. Coś w tych okolicach, nie wiem, A czy możecie może o zdobyciu dachu świata? To myślę już inne przygotowanie zupełnie, więc ja szczerze mówiąc jestem dużo większym wodniakiem, więc lubię bardzo chodzić po górach, tak, ale nie mam jakichś takich celów, jeżeli chodzi o zdobywanie szczytów. Na dzień dzisiejszy, bo to się wszystko może zmienić, bo wiadomo jak już się w te góry wychodzi i zwłaszcza jak jest się już na szczycie, to się myśli, kurczę, teraz fajnie by było pojechać tu czy tam, zdobyć taki czy jakiś szczyt, bo to zupełnie inaczej się z góry patrzy i myśli i chce się więcej. Tak na zakończenie, motto życiowe sióstr wierzbowskich. Nasze motto to jest tak zwany sister power, czyli siła sióstr. I wydaje mi się, że tym się kierujemy, że jako siostry
jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele. I to jest nasze motto, po prostu siła sióstr.